Od poniedziałku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Olsztynie przebywa grupa młodzieży z Linx, z Danii. Jest to znana prywatna szkoła, w której uczniowie oprócz programu nauczania realizują obszerny program przysposobienia sportowego w różnych dyscyplinach. W miniony poniedziałek odbyły się mecze piłki ręcznej, w których uczniowie olsztyńskiej szkoły bezapelacyjnie wygrali, a uczennice jeden mecz wygrały i jeden przegrały. We wtorek na olsztyńskim stadionie odbyły się natomiast mecze piłki nożnej. I tu ponownie wygrali chłopcy 5-1, a dziewczęta niestety przegrały 1-2. W środę nasi goście zwiedzali olsztyńską parowozownię, statuetkę naszego miasta i odbyli dłuższą wycieczkę do Poznania. Natomiast w czwartek młodzież z Danii na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych zaprezentowała się w bardzo widowiskowym pokazie gimnastycznym. Kilkudniowy pobyt zakończy się uroczystym ogniskiem i występem zespołu Małe Kębłowo na terenie skansenu ziemi wielkopolskiej. Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych otrzymała oficjalne zaproszenie do Danii. Nareszcie, drodzy Państwo, jesteśmy bliżej Europy. Ja, 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 ja